Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, widzowie, siemson. Słuchajcie, dzisiaj ogrywamy sobie gierkę, która nazywa się Deliver Us to the Moon. Dowieźcie nas na księżyc. Możecie zostawić lajka na samym początku. Na początku jest intro, więc jeszcze nie odpaliłem gierkę, to jest pierwsza sprawa, że oczywiście like, subskrypcja i tak dalej. Druga to jest info odnośnie streamów. Słuchajcie, całkiem możliwe, że te streamy będziemy robić. Tylko będą one pewnie dużo nudniejsze i będziemy sobie grać w jakieś inne gry, na przykład Darkest Dungeon, albo po prostu będziemy chillować, bo jak przez kilka dni, słuchajcie, nie robiłem streamów, to faktycznie mi tego brakuje, tej interakcji na żywo, także myślę, że jeszcze się tam spotkamy niedługo. Link oczywiście macie w opisie, pozdrawiam wszystkich widzów ze streamów. Słuchajcie, a my zacznijmy. Deliver us to the moon. Dowieźcie nas na księżyc. Jeżeli gra by była za głośno, coś by ścinało i tak dalej, no to wiemy, że wiecie, że wszystko zostanie naprawione w następnym odcinku. Już widzę, że jest za głośno, widzowie. Ale super, co ustawiłem przed nagrywaniem. Mam jakieś intro na samym początku. Posłuchajmy. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy. Zaraz trochę więcej pogadamy o gierce i wam wyjaśnię, o co mniej więcej tutaj chodzi. Ale na razie posłuchajmy tego. Ja tego w ogóle nie słyszałem. The lights went out. No energy. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonist was lost. Okay. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseeable, but the mission is clear. Deliver us, the moon. Widzowie, znalazłem tą gierkę. Ma 88 pozytywnych recenzji na Steamie i jest jeden gameplay z tej gierki, widziałem na YouTubie, w którym gościu powiedział, że jest po polsku, ma wielki napis po polsku, a gra jest po angielsku. Tylko u mnie gameplay, widzowie, po polsku, boksam! Więc nikt nie nagrał tej gierki, to jest dość niegrana gierka, w sensie ona nie jest jakaś turbo popularna, ale z tego co widzę, zapowiada się naprawdę fajnie, przygoda będzie trwała jakieś 3 godziny, coś takiego, 3,5 godziny, także no ze mną to pewnie 4,5, ale nie spodziewajcie się jakiejś turbo dużej ilości odcinków. Nowa gra, tak, chciałbym rozpocząć nową grę z tego względu, że oczywiście musiałem wcześniej przetestować, czy widzowie wszystko działa, czy nie ścina gierka. Gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees. Okay, także jesteśmy, widzowie, w gierce. Gierka wygląda wyśmienicie. Co ciekawe, nie mam żadnych lagów, przynajmniej ja w gierce. Mam nadzieję, że wam też nie będzie nic lagować. Słuchajcie,
nie ma za dużo gameplayów z tej gierki. Taka jest prawda. Więc tutaj starałem się wyszukać takie gry, które już inni nie grali, tylko będziemy mogli tutaj sobie doświadczyć takiej niszowej ilości gierek, która nie jest za bardzo ogrywana, albo jeżeli jest już ogrywana, to ogrywany jest w sposób o wiele ciekawszy, tak? No i co, widzowie? Jesteśmy w gierce, zobaczmy, co tu się dzieje, bo jakby ja nawet nie wiem, nigdy nie czytałem, co tu się dzieje, nie słuchałem tego intra, także wejdźmy w ogóle w ten świat. Jakoś na razie pierwszy odcinek będzie taki bardzo, chcę poznać tą historię tego, bo aż mnie zaciekawiło, jak zobaczyłem to intro, wcześniej go nie widziałem. Więc czytajmy. Daleka podróż. Odważny astronauta rusza na Księżyc z misją zbadania tego przepastnego terenu i odkrycia skrywanych tam tajemnic. Chociaż na drodze nie spotka nikogo, a trudności będzie aż nadto, nasz śmiały bohater wie, że musi wytrwać, by ocalić ludzkość, widzowie. To my! To my! Chyba. Tak mi się wydaje, że to my. Tutaj mamy jakieś plany. Czytaj. Sekwencja startowa. Okej. Okay. Mogę też jeszcze obrócić. Coś na tyle? Jest jakaś notka. Czytaj. Tył. Już tyle razy to robiliśmy podczas symulacji, teraz też radzę. Powodzenia. Claire? No widzowie, niesamowicie się jaram. Trochę trwało ustawienie tego wszystkiego. Żeby to wszystko działało, ale się okazało. Szukałem jakiejś gierki fabularnej, czytałem, słuchajcie, tego, co pisaliście na samym początku w komentarzach, co mam ograć. O tej rybie ktoś napisał. Będzie ryba ogrywana, tylko nie teraz. Teraz szukamy czegoś, co ma ciekawą fabułę. Mikrofalowy przekaźnik energii, MPT, napędzany pozyskanym na Księżycu Helium-3, generuje energię w reaktorze fuzyjnym i wysyła ją bezpośrednio do naziemnych odbiorników. Choć ukończenie MPT zajęło ponad dekadę, sygnał energetyczny błyskawicznie pokonał dystans kolonii księżycowej na Ziemię. Warspace Agency uważa, że MPT jest w stanie przesyłać z reaktora fuzyjnego kolonii dość energii, by zaopatrzyć około 20% ziemskiej populacji. Oczekuje się, że wynik ten szybko się poprawi, a MPT w ciągu kolejnych dekady będzie zdolny zaopatrzyć w energię całą Ziemię. Tak twierdzi dr Isaac, główny naukowiec Ziemi. Ziemia już nigdy nie będzie pogrążona w ciemności. No i dupa. I musimy, widzowie... Kopi, musimy, widzowie, ratować świat, kurwa. Jak zwykle. Mam nadzieję, że to nie jest horror w kosmosie. Za bardzo o tym nie czytałem, ale... Mam nadzieję, że bardzo nie jest i nie wydałem na to 30 zł na tą gierkę. Tylko po to, żeby teraz przestać w nią grać. Zakładamy kask. Potwierdzam. Astrobot. Jak w Falloutie mamy. Zegareczek taki. Potwierdzam. Okej, przed burzą piaskową nadupcamy, wysyłamy rakietę. No co? Dojeżdżamy Księżyc. Deliver us to the moon. Dla ludzkości, dla przyszłości. Wow! Kosmodrom Fesenkova. 5 lat po awarii. Dobra, widzowie. Gierka wygląda naprawdę przyjemnie, naprawdę fajnie też śmiga. Więc mam nadzieję, że wszystko naprawdę będzie ok. Nie, widzę, że na razie nie laguje. Jeszcze bym zobaczył całkowite dane. Dobra, 1 GB na razie w 10 minut. Bardzo w porządeczku. Idziemy dalej, widzowie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Kurwa, my jesteśmy na Ziemi, tak? Skanujemy to, co to jest. Ja, widzowie, nie wiem, to jest takie dziwne, jak się... O kurwa, jak nową gierkę się zaczyna i nic się nie wie, co ma się mówić w ogóle. To jest takie dziwne. MPT stworzony przez Isaaca dostarczył zasilanie z Księżyca na Ziemię poprzez sieć anten satelitarnych. Od czasu zniknięcia Isaaca podczas awarii w 2054 roku Claire Johnson wnikliwie bada pracę ojca, aby przygotować się do misji Fortuna. Ja zawsze lubię te kurwa synonimy. Synonimy tych misji, takie Fortuna albo coś takiego, zajebiste.
No, tu nic nie ma ciekawego. Pobadajmy, zobaczmy, czy możemy gdzieś tu wejść, odkryć jakąś ciekawostkę. Mam nadzieję, że... Nie no, gierka jest, widzę, głośnościowo bardzo w porządeczku. Idziemy dalej. Mega się cieszę, że znalazłem tą gierkę, bez kitu, słuchajcie. Bardzo mało osób nagrało tą gierkę. W Polsce praktycznie nikt, serio, widziałem jeden gameplay. I... No i właśnie takich gier trzeba szukać, tak? Bo to nie ma co ogrywać Cyberpunka, co wszyscy nagrali. Trzeba gdzieś tutaj, myślę, że kiedyś sobie na pewno ogramy, ale myślę, że słuchajcie, na początku właśnie fajnie znajdować takie smaczki, takie małe perełeczki. Zobaczmy, co tu jest w ogóle. O kurwa. Katie? Dobra, tu mamy jakieś żarcie. Skanujemy, co to jest? Baza danych, pokaż. Utracona matka. Elizabeth utrzymywała rodzinę Johnsonów razem po tym, jak jej mąż Isaac zasiadł w Radzie Księżycowej. Po jej śmierci Claire zaopiekowała się siostrą Katy, zanim została zabrana na Księżyc, by zamieszkać z Izakiem. Ani Izaka, ani Katy nie widziano od czasu awarii. Czy ktoś tam na tym Księżycu jest? Czy ci ludzie na Księżycu jeszcze żyją? A mam nadzieję, że żyją, ale jako ludzie, a nie jako zombie albo coś w tym stylu. Wyobraź sobie świat wolny od paliw kopalnianych i zanieczyszczeń. Wszystkie nasze potrzeby energetyczne zaspokajane w mgnieniu oka. System potrafiący bezprzewodowo przesyłać energię po całym świecie, a nawet dalej. Oto EMPT. Co? W niniejszym książce wynalazca EMPT, Isaac opisuje przyszłość tego rewolucyjnego systemu. O kurwa, baza. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Ale się zajebiście jaram. Tylko strasznie zawsze nie wiem, co mnie czeka w tej gierce i się strasznie fest, kurwa, stresuje. Zawsze jak pierwszy raz coś nagrywam. Skanuj, co to jest? Coś po rosyjsku. Baza danych. Pomnik Sputnika. Pomnik stanowi wejście do kosmodromu Fesenkowa. Obiekt został opuszczony, zanim zespół Fortuna nie wybrał go na swoją bazę operacyjną po awarii i rozpoczął przygotowanie do ostatniej misji ludzkości w kosmos. Nie, na nim napis do gwiazd. Tu możemy wejść, nie? Zamknięte, zamknięte. Tutaj coś se miga w środku. O, a tu jakiś przełącznik jest. Przekręć. No kręćnij. O kurwa. Dobra, mini interakcja z graczem. Może być, czy ja potrafię? A ja umiem skakanie. O, se jumpuję. A mogę se tu se jumpnąć, tak? Nie mogę. A to parkurowe jest. To trzeba ogarnąć parkurowo. Czekaj, kurwa, ja to wszystko ogarnę. Pyk. 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 Chłopie, że się jumpowało się w CS-ie. Dobra, schodki ominięte. Wiemy, co tutaj jest. Co się tu dzieje? Skanowanie, nic nie ma. WSA. Ło! Widzowie, trochę przylagowało mnie. O kurwa, lagi, widzowie. Ale to tak jak mówię, widzowie, no pierwszy odcinek to trzeba otrząsnąć się i ogarnąć. Czemu są lagi? Nie wiem. Co jest tym? Jak ja mam tam wejść? A po drabinie, kurwa. Kurczę, blaszka. Ja od dzisiaj jestem family friendly. Nie ma przeklinania. Żartuję, widzowie. Oczywiście, że to zawsze będzie przeklinanie. O, chłopie, jak my windą, to? Dobra, jumpuję. A, nie mogę. Dobra, spinanko jednak. Na dół, na dół, na dół, bo mi winda spierdoli. Coś czuję, że się ładuje winda. Szybko. Pyk. No dobra, lecimy dalej. Przełącz. Do góry, kurwa. Dobra. Baza, baza. Otwieraj mnie to. Halo, proszę otworzyć. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Ja, ale ja przecież kurwa jestem kosmonautą, to co ty mi to mówisz, ty? To chyba wiem, jako kosmonauta. Ale to dla dzieciaczków, my już latarka, kurwa, co?
Latarka, powiadasz. Ja pierdolę, latarka, co? Nie no, widzowie, już mi się kurwa nie chce grać w tą grę bez kitu. O, ta, zgaśnij se, pewnie kurwa. Te trzy razy se jeszcze zgaśnij. Pierdola taką grę. Nie no, widzowie, już nie, psycha siada. A ja nie, czemu nie mogę zatrzymać nagrywania? A to dziwne akurat, nie mam takiego przycisku. Dobra, będzie to trzeba widzowie naprawić. Jaki jest kod? Ty, jaki jest kod? Podaj koda, ty! Ja mam sam to znaleźć? Ja najgorsze... O, jest. 3, 5, 4, 8. Jeżeli... A, to mogę czytać w ogóle. W razie przerwy w dostawie prądu, użyj kody do drzwi. 3, 5, 4, 8. Dobra, zbierz w ogóle to, ta. 3, 5, 4, 8. Oj, widzowie, chyba drugiego odcinka z gierki nie będzie. 3, 5, 4, 8. A spróbuj mnie tu, kurwa, wyskoczyć. To! Może jeszcze kurwa ciemniej zrób. To, ciekawe. Pociągnij. To. O, i od razu światełko i jakoś tak raźniej. Spokojnie. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. No co to jest? A to mogę zbadać. Space Tech. Magazyn Kosmos. W tym numerze zapraszamy do znanych naukowców do dyskusji na temat przyczyn nieaktywności MPT. Losu kolonistów Księżyca oraz działań, które ludzkość powinna podjąć. Rozumiem. A to z tyłu było napisane, no ta, wróć. Widzowie, czy to jest horror? Nie mam zielonego pojęcia. Czy to jest jakiś, będą tu zombie? Nie wiem, widzowie. Nie wiem, nie znam się. Zobaczyłem tą gierkę, zapłaciłem 3 dychy, kupiłem, bo wyglądała naprawdę fajnie. I wygląda nadal naprawdę fajnie, naprawdę przyzwoicie. Śmiga całkiem elegancko, widzowie. W ogóle ten gameplay, który oglądałem z tej gierki, to miał chyba na 20 FPS-ach chłop grał, więc... Widzowie, to jest najlepszy gameplay, jaki znajdziecie z tej gry na YouTubie. Giga pochczam. No i oczywiście luźniutko sobie tutaj gramy. Co to jest? Czytaj. Obiekt badawczy. Uszkodzenie Huygensa. Pamięci. Dobra, a mogę to wziąć, czy nie? Nie mogę. Interakcja? Interakcja! Wow. Odblokowane osiągnięcie. Kręcisz moim światem. O, i roślinka elegancka. Dobra, to nie jest najgorzej, widzowie. To musi być nasza baza, więc tu nie może być... Na razie nie może być nic strasznego. A nie wiem w ogóle, czy coś będzie. Odpaliłem tą grę i mówię, spróbuję nagrać widzowie pierwszy odcinek. Maria jest jedna z niewiele ocalałych po awarii Ryosunu... No tak, Huygensena. W 2048 zabrała samą uszkodzoną jednostkę ASE na Ziemię, próbując naprawić ją w nadziei na przywrócenie holograficznych nagrań zarejestrowanych przez urządzenie podczas jej pobytu w środku badawczym Huygensena. Huygensen. A co za gagatej? Cześć, Seraz. Spotkaliśmy się wiele lat temu w stacji kosmicznej Persona. Zwolniono mnie ze służby po uszkodzeniu Kryosnu Huygensena. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o moim zepsutym coś tam? Dobra, kogo to interesuje? Mam nadzieję, że mi pomożesz. Tak, pamiętam, dane holograficzne pochodzą przez specjalny, przechodzą przez specjalny modus. Ja specjalizuję się w oprogramowaniu. Świetny mechanik. Dobra, idziemy dalej. Czy ona sobie tutaj normalnie, to jest jedna z naszych, to? Tym, którzy zginęli podczas uszkodzenia Huygensena. Pamiętaj o wszystkich, którzy wtedy straciliśmy. Okej. Okay. Ja to drugie? To mogę zbadać? Co to jest? Znając życie pewnie twórcy gry. A to co to jest? Przeciwdepresyjne. 100 tabletek. O kurwa. Biorę. Mogę? Nie mogę, widzowie. W kosmosie to na pewno musi być, kurczę, dość samotnie. Dobra. Czy dałoby się chociaż dzisiaj polecieć w tym odcinku i zrobić coś ciekawego, no nie? Ta akcja ogólnie dzieje się w kosmosie, to jest dopiero... początek gdzieś tego.
Wszystko, co powinno się dziać, raczej będzie się dziać w kosmosie, z tego co rozumiem dobrze, tam na Księżycu. A to, gdzie teraz jesteśmy, jest tylko i wyłącznie początkiem całej tej podróży w kosmos. O kurwa, ty, ale to jak ja mam tam wejść? Ktoś mnie tu nie gra, widzowie. Boże, złaź tu. No my, tam, chwyć. F. 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 Ty! Puść. Idziemy dalej. Ale ciemno, kurwa. Dalej, bo już jestem do tej rakiety kosmicznej. No co to? Pewnie się dowiemy później. Dobra, centrum kontroli, tędy. Idę. O, ale przycina, widzowie. Sorry. Ten pierwszy odcinek muszę ogarnąć te FPS-y, no. Nagrywam, pierwszy raz w życiu chyba nagrywam na procesorze, bo tak raz używa 30% procesora, a 100% karty graficznej. Zastanawiam się, żeby była fajna jakość, nagram to na procesorze. A co tu się dzieje? Zbadaj. Badaj. Bada? Bada? Zawiadomienie o ewakuacji. Należy wyjść z kosmodromu. Wszyscy powinni czekać na zewnątrz. Wróć. Możemy tu wejść? Nauka słuchania. No to odblokowano osiągnięcie. Słuchaj. O, minuta. No posłuchajmy. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come. It's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we had in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Right. Okej, zapracowana kobieta. I chuja się dowiedzieliśmy z notatki. Zmarnowałem minutę jebanego życia, widzowie. I wy też. Skanuj. Analiza Kowalski. Proszę tutaj analiza. Pyk, baza danych. Model rakiety Claire. Claire Johnson zwerbowana prosto z uczelni zaprojektowała rakietę Taurus 5 przeznaczoną do misji Fortuna. Miała dołączyć do załogi, aby odkryć, co przydarzyło się jej ojcu i siostrze na Księżycu po awarii w 2054. Czyli my solo nie lecimy, czy co tu się dzieje? O kurwa, ile czytania. Szanowna pani, sąd postanowił, że ojciec Izak jako najbliższy krewny otrzyma pełnię prawdę opieki. W związku z przedwczesną śmiercią jej matki nakazuje się pani do obecnemu opiekunowi z poważaniem. Dobra. Jest jakaś młoda samica. Dobra, idziemy dalej. Chyba dobrze w ogóle idziemy. Szukamy tu interakcji. Same się kurwa osiągnięcia nie odblokują. Ale chodźmy, bo w tym odcinku chciałem tak z 20 minut widzowie pierwszego odcinka zrobić, zobaczyć co, z czym to się je, tak? Czy to fajna gierka, czy się w ogóle opłaca nagrywać, czy będą lagi, czy nie będzie lagów. Wiecie, musiałem się... A to my sami lecimy? Wiecie, chciałem wszystko przygotować widzowie, żeby była... latarka w ogóle ma tego! Baterię! No tak, no zazwyczaj ma baterię, no tak. Radzę. Dobra. Przygotuj do startu. Tak. Przygotowanie do startu. Lecimy widzowie w kosmos. Claire, we have a problem. The storm is approaching faster than expected. Way faster. Time's running out. No to ja tam muszę przejść, kurwa? Interakcja. Przygotowanie, ta. Zamknij za... Co? Zamknij oba zawory paliwa, kurczę blaszka. Widzowie, ja myślałem, że cała akcja to się będzie działa... Ja dobrze idę, źle idę, średnio idę? Nawet nasz czas goni. Zamykaj to. To tędy, tu? Interakcja. Dobra, wielki czerwony przycisk, klikam. Kliknięte?
No, chyba dupa. To gdzie ja mam te zawory zamknąć? Raczej wątpię, że ręcznie w wielkiej rakiecie kosmicznej. Tutaj jest jakieś coś, ale to nie mogę kliknąć. Tutaj, nie. Dobra, lecę to kurwa, wszystko złota rączka. Mów mi Bob Budowniczy. Ręcznie to będę zamykał wszystko. My na dół lecimy, już nie wiem widzowie gdzie lecimy. Myślałem w ogóle naprawdę, bo ja widziałem fragment gameplaya. Myślę, byłem przekonany o tym, że to się wszystko będzie dziać w kosmosie, że tutaj tylko spędzimy chwilę na to, żeby... A, no faktycznie ręcznie zamykamy, czy tam otwieramy, czy co my robimy. A, takie buty widzowie. Tu? Nie mogę. No to co, jeszcze jedno. Myślałem, że większość akcji będzie dziać się w kosmosie i w sumie chyba naprawdę będzie dziać się w kosmosie. No i co kurwa teraz? I co ja mam teraz robić? Analiza. O nie, zagadki, logiczne myślenie. O nie, jesteśmy zgubieni widzowie. Ty. I co teraz? Nie no. Halo. Burza piaskowa się zbliża, ja nie umiem skoczyć? Do góry? Halo, baza. Mogę tu coś podciągnąć, wziąć coś ten, tego, owego? Nie no, może na dół musimy lecieć. Dobra, to chodźmy na dół. Coś pewnie z dołu weźmiemy. A co jakbym tu skoczył w ogóle? Zginąłbym? Pewnie bym zginął. Dobra widzowie, zaraz na jakiś czas takie lagi. To oczywiście naprawimy w kolejnym odcinku. Nie chcę przerywać. Dobra widzowie. Pytaj. Dobra, wszystko kumam. Bierzemy to. Dlatego nie chciałem długo pierwszego odcinka nagrywać, z tego względu, że... No. A, dobra, skręć w lewo. Z tego względu, że właśnie tak zawsze przeczuwam, że pierwsze odcinki nie są najlepsze i słownie, i gameplayowo też nie zachwycają najlepiej. Czasem lagują. Warto jest jednak zrobić ten pierwszy odcinek taki 20-minutowy na rozgrzewkę. Jeżeli coś jest nie tak i później wszystko naprawić. Dlatego się staram tutaj kurwa spieszyć jak mogę. Bierz to szybko. Mam 40 FPS widzowie. 50. Po schodach. Cyk. Odpalamy, lecymy. Dobra, pójdź, będzie git. O kurwa, to żebym ustawił. Dobra, chyba się uda. Jump! No i nie. Jeszcze jedna próba. Nie należy poddawać się po pierwszym razie. O kurwa. Udane. A widzowie, mi się podoba zawsze, jak ja pierdolę takie głupoty. Niesamowite. Dobra, czy teraz możemy... Czy jesteśmy teraz w stanie odpalić tą rakietę, czy coś? O! Tak! Biegnę, zobacz jak biegnę, kurwa. Czemu? Dobra, interakcja. Przekręć klucz startowy. Ta! My startować, widzowie. Pyk, interakcja. Tak jak mówię, widzowie, serio, sorry za te lagi. Ale nawet nie mogę teraz... A my w tej rakiecie nie powinniśmy być? Chyba, widzowie, powinniśmy być. Ale wydaje mi się, że 28 minut to wystarczająco jak na pierwszy odcinek. Możecie zostawić like, komentarz, suba. Reszta akcji będzie działać się... Wow! Dobra widzowie, zrobimy to w następnym odcinku. Reszta akcji powinna dziać się w kosmosie. Co to jest za gra? Nie wiem, na początku może nie jest jakaś zaskakująco dobra, ale z tego co wiem, później będzie naprawdę fajnie. Ja muszę naprawić nagrywanie i to, że laguję, więc nie przedłużam, nie męczę waszych oczu dalej, więc trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Już widzowie, niedługo, bo odcinki raczej dwa razy dziennie. Trzymajcie się ciepło, cześć.